postaram się jak najszybciej Państwu przekazać esencję i streścić to, co się zadziało w Hrubieszowie w zakresie procesu rewitalizacji, bo bez wątpienia jest to proces, który można śmiało powiedzieć w Hrubieszowie trwa już od 2010 roku i ten proces rewitalizacji właśnie w tamtym okresie się rozpoczął. Jesteśmy miastem 18-tysięcznym, tak jak już tu dzisiaj konkretnie wybrzmiało, najdalej wysuniętym na wschód Polski, ale ja wolę mówić o tym, że jesteśmy pierwszym miastem na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Brzmi to zupełnie lepiej. Ale oczywiście mamy swoje problemy, nie byłoby procesu rewitalizacji, gdyby nie te problemy, z którymi się oczywiście borykamy. Jeśli chodzi o zakres tej rewitalizacji, lokowanie tego miejsca i tego obszaru zdegradowanego, mówimy tutaj o centralnej części miasta, najstarszej, historycznej części Hrubieszowa i taki też obszar od samego początku i nadal podlegał rewitalizacji, podlega rewitalizacji i myślę i mam nadzieję, że dalszemu procesowi będzie tej rewitalizacji podlegał. Zanim też przystąpię do tego, że Państwu pokażę konkretne przykłady tego, co na przestrzeni lat w Hrubieszowie się zmieniło w związku z tymi procesami, muszę jednak odnieść się do tych pierwszych chwil, do tych pierwszych lat tego procesu rewitalizacji, bo on jest niezwykle kluczowy w kontekście wniosków, które jako miasto wyciągnęliśmy i wyciągaliśmy na przestrzeni poszczególnych lat w zakresie właśnie prowadzenia tej rewitalizacji. 2010-14 to był taki okres, kiedy miasto Hrubieszów przeprowadziło jeden z pierwszych projektów. Nazywał się on wówczas Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa, szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze miasta. Był to oczywiście projekt, który był dofinansowany z ówczesnego RPO województwa lubelskiego. Mówię o tym dlatego, że był to projekt, który jakby z perspektywy czasu był przez społeczeństwo, przez naszych mieszkańców bardzo źle odebrany. Ten projekt zakładał tylko i wyłącznie rewitalizację samej przestrzeni. Za chwilę w tej prezentacji będę pokazywała Państwu te budowle, czy też te przestrzenie, które tej rewitalizacji podlegały. I sama w sobie rewitalizacja budynków od parków w centrum miasta, czyli takiej zieleni, poprzez parkingi, różnego rodzaju termomodernizację budynków publicznych w samym centrum, czy też rewitalizację zabytkowej cerkwi, to jedno. Staliśmy się wówczas także, tutaj tak z przymrużeniem oka mówię, beneficjentem pierwszej betonozy, o której dziś wszędzie w perspektywie czasu nie tylko my się borykamy w skali Polski. Zostały wykonane główne centrum miasta, tak zwany rynek pozbawiony zieleni ówczesnej, która tam była. I w żaden sposób, co należy podkreślić, ten projekt nie był konsultowany wówczas z mieszkańcami. Nie odbyły się żadne konsultacje, było założenie, projekt, realizacja, co doprowadziło właśnie do tego, o czym wcześniej Państwu wspomniałam, że odbiór społeczny i brak dyskusji z mieszkańcami, brak konsultacji poszczególnych jego elementów, chociaż był to projekt bardzo szeroki w swoim zakresie, doprowadził do tego, że właśnie takie postrzeganie mieszkańców o myślenie o procesie rewitalizacji niestety na początku było niezbyt dobre, co też się wiązało w perspektywie czasu z tym, że my przeprowadzając kolejne programy i kolejne procesy, realizując kolejne programy z dofinansowaniami, musieliśmy również zmieniać, a może przede wszystkim zmieniać myślenie naszych mieszkańców o procesie, w którym cały czas byliśmy, o procesie rewitalizacji. Na szczęście przyszedł kolejny etap, w którym mogliśmy i otrzymaliśmy szansę na to, by prowadzić te procesy rewitalizacyjne i już absolutnie z udziałem mieszkańców. Był to też czas, kiedy nasi mieszkańcy uczyli się przede wszystkim na tym etapie tego, że my jako miasto chcemy z nimi rozmawiać i chcemy ich słuchać, chcemy, żeby wypowiadali się na temat tego, w jaki sposób nasze miasto, nasza wspólna przestrzeń, centrum miasta ma wyglądać. Mam tutaj na myśli etap, kiedy realizowaliśmy modelową rewitalizację miast. Mieliśmy to szczęście być jednym z 20 miast w skali Polski, które to miasto otrzymało konkretne środki finansowe na realizację pewnych zadań, zarówno infrastrukturalnych, jak i tych właśnie
wspomnianych przeze mnie społecznych, to już był ten proces, kiedy do wykonania dokumentacji, która w większości wypadków tym się właśnie skończyła modelowa rewitalizacja, czyli dała nam konkretne dokumenty, dała nam konkretne koncepcje, które mogliśmy wykorzystać i które wykorzystaliśmy, a za chwilę o tym powiem, w kolejnych etapach, w kolejnych konkursach i w kolejnych etapach rewitalizacji naszego miasta, ale to już był taki okres, kiedy my jako mieszkańcy, my jako urzędnicy, tak, i miasto i nasi mieszkańcy wzięli czynny udział w procesie tworzenia tychże właśnie dokumentów, zarówno mam tu na myśli przedsiębiorców, jak i inne różnego rodzaju grupy społeczne, które też tymi potencjalnymi beneficjentami mieli się stać. I tak przenieśliśmy się do 2019 roku, kiedy na skutek tych wszystkich naszych doświadczeń związanych z poprzednim, nie do końca skonsultowanym, albo właściwie w ogóle nie skonsultowanym projektem rewitalizacji, zrealizowanym późniejszym, wspomnianym w ramach modelu już przy udziale naszych mieszkańców. Takim głównym naszym priorytetem było to, by stworzyć taką platformę partycypacji społecznej jako narzędzia, które umożliwia naszym mieszkańcom do tej pory w bardzo szybki i prosty sposób uczestniczenie w tym długofalowym procesie partycypacyjnym, jaka jest właśnie rewitalizacja. Tu oczywiście przykładowe tylko zdjęcia na slajdach tych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, którzy na przestrzeni tego procesu się odbywały, bo to począwszy od rad społecznych, które funkcjonują w mieście, przez przedsiębiorców, młodzież, organizacje pozarządowe i przykładowe oczywiście badanie sondażowe, internetowa ankieta, która właściwie za pośrednictwem tejże platformy dokonujemy wszystkich procesów rewitalizacyjnych, mając absolutną świadomość, że to przede wszystkim ten proces rewitalizacji w głowach naszych mieszkańców musiał dojrzeć i tak myślę z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że tak się właśnie stało. Chcąc jak najszybszy sposób zmieścić się w czasie i przedstawić Państwu te główne, finalne realizacje na przestrzeni lat, ostatnich lat, które miały miejsce. Postaram się tutaj w telegraficznym skrócie je pokazać. Na slajdach widzicie Państwo Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa. To jest dawny budynek syndykatu rolniczego. Z perspektywy miasta bardzo ważny pod względem historycznym obiekt i niegdyś będący własnością Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej, bo ta właśnie fundacja przekazała na rzecz miasta ten budynek po to, abyśmy mogli właśnie zrealizować tutaj we współpracy jeden z elementów projektu modelowej rewitalizacji miast i dzisiaj już widzicie Państwo efekt finalny tego budynku. Głęboka przebudowa tego obiektu nastąpiła i adaptacja tego obiektu i samego obszaru, która tutaj była ukierunkowana nie tylko na poprawę jakości korzystania z tej przestrzeni. Tam obecnie znajduje się Hrubieszowskie Centrum Dziedzictwa wspomniane, ale też jest to siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej z wyposażoną doskonale wypożyczalnią dla dzieci, młodzieży, oczywiście tutaj czytelnią pracy wskazaną, prasy, bardzo dobrze zaopatrzonym działem multimediów, pracownią dla twórców i także wielofunkcyjną salą konferencyjną i punktem informacji turystycznej. Ten budynek jest dziś najpiękniejszym budynkiem w Hrubieszowie. On przeszedł proces rewitalizacji i zmian nie tylko od strony wizualnej, ale też i przede wszystkim od strony społecznej. Założenia, jakie mieliśmy pierwotne założenia dotyczące tego, w jaki sposób on będzie wykorzystywany, ile osób i wskaźniki, jakie założyliśmy, to powiem tylko tyle, że w pierwszym kwartale 2023 roku, kiedy obiekt został otwarty, właściwie wszystkie wskaźniki zostały uzyskane. Dziś jest to serce miasta, wiele miejsce dla wszystkich mieszkańców, od różnych grup społecznych, seniorów, młodzieży, rodzin, centrum wolontariatu i wiele innych przestrzeni, również życie kulturalne poniekąd przeniosło się także do tego budynku, możemy powiedzieć troszeczkę na kosztem naszego Domu Kultury, ale tutaj też jest dobra współpraca, więc każdy czuje się jak w domu w tym budynku i to jest chyba najważniejsze założenie, jakie
ta rewitalizacja przyniosła i myślę, że sukces przede wszystkim modelowej, ponieważ środki na dokumentację, tak jak wspomniałam, były pozyskane przez miasto z programu Modelowa Rewitalizacja Miast, a później na samo konkretne wykonanie tego procesu budowlanego i wykończenie tego budynku, to już są środki z Urzędu Marszałkowskiego, które miasto również pozyskało. Jedna z na tych zdjęciach widoczna z, można powiedzieć śmiało, niegdyś najbrzydszych części miasta, centrum. To jest, to tak jak Państwo widzicie, no, nazwa kontrowersyjna i przyciągająca ucho, tak zwane kramy Sutki, znajdujące się w centrum, blisko przygolegające do głównego rynku tego wspomnianego przeze mnie, wybetonowanego niegdyś w ramach pierwszego etapu rewitalizacji. To miejsce, gdzie dziś nadal prowadzona jest działalność gospodarcza przez mieszkańców. W ramach modelowej rewitalizacji miasta tego projektu podjęliśmy karkołomne zadanie, które polegało na tym, żeby skupić ponad 40 właścicieli tych niewielkich nieruchomości i namówić do tego, aby współpracowali z nami, aby powstał finalnie dokument w postaci projektu budowlanego, technicznego do zrewitalizowania tego obszaru. Tam działalność cały czas jest prowadzona. Niestety miasto jest właścicielem tylko trzech obiektów, tu Państwo na slajdach widzicie, zrewitalizowane i odnowione te obiekty, które w tym momencie, które są własnością miasta. Chcieliśmy przede wszystkim pokazać naszym przedsiębiorcom, że można zmienić tę tak niezwykle zdegradowaną część centrum miasta i nadać nowego życia tym obiektom, przy zachowaniu oczywiście tej historycznej zabudowy. Dodatkowo dodam, że takim dodatkowym działaniem zachęcającym przedsiębiorców było wprowadzenie też, podjęcie uchwały przez Radę, która umożliwia dotowanie przez nas przedsiębiorców w zakresie rewitalizacji swoich poszczególnych nieruchomości, które mają tutaj w tym ciągu kram Sutek, które tutaj Państwo widzicie. Pani Burmistrz, będziemy prosili o takie podsumowanie. Ojej, dobrze, to ja tak szybciutko. Kramice, dzisiaj nazywane przez mieszkańców Kramice, ale niegdyś Bangladesz, co niezbyt dobrze się kojarzyło, bez ujmy oczywiście dla tej nazwy, ale tak jak Państwo widzicie, dziś już nawet w podejściu do nazwy samego miejsca, również w przestrzeni nomenklatury takiej słownej mieszkańców zmieniło na Kramice, co też jest dla nas istotne. Kolejny obiekt, o coś mi tutaj powoli przechodzi ta prezentacja, ale mimo wszystko zechcę Państwu pokazać. Ja zacznę mówić, może mi się włączy, nie wiem, czy to widać. Kolejne miejsca, które też w ramach procesu rewitalizacji to miejsca, o które sami mieszkańcy zabiegali, czyli różnego rodzaju strefy aktywności, różne place zabaw, które były istotne z perspektywy mieszkańców i stanowiły już właśnie odpowiedź na ich apele. Nie wiem, czy Państwo prezentację widzicie, czy nie, bo mi się tutaj nie wyświetla niestety. My i prezentacja będzie też dostępna, będziemy tak, bardzo wdzięczni na takie podsumowanie. Dobrze, naprawdę streszczam się. Kolejne miejsca na prezentacji, które Państwo zobaczycie, oczywiście to są miejsca, które w ramach poszczególnych lat rewitalizacji przeszły i przeobraziły się, stając się absolutnie i dogodne. To, co chciałam podkreślić, a to, co też powiedzieli nasi moi przedmówcy, przede wszystkim był to proces, który był od samego początku w ramach nauki też przez nas i doświadczenia konsultowany z mieszkańcami. Istotne uwagi poprawialiśmy, czyli rewitalizowaliśmy rewitalizację wcześniejszą, co jest również istotne i to chciałabym podkreślić, bo wcześniej wybetonowany rynek, który był solą wokół niektórych mieszkańców poprzez realizację i zniszczenie zieleni, która była, został w ubiegłym roku też zmieniony poprzez nasadzenia. To był jeden z głównych elementów, o który mieszkańcy apelowali i który chcieli z nami, mówiąc krótko, zmieniać. Oczywiście, tak jak Państwo wspomnieli, prezentacja będzie do
dostępne. Ja bym chciała tylko podziękować też w tym miejscu za współpracę, bo bez tej współpracy tutaj z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej i naszymi doradcami ten proces byłby na pewno znacznie utrudniony, więc za tą współpracę serdecznie dziękuję. I oczywiście środki finansowe są nam niezbędne, konieczne i potrzebne i liczymy na to oczywiście, że proces rewitalizacji, który jest procesem skończonym w przypadku Hrubieszowa, ale i myślę też wielu innych miast, będzie mógł liczyć na to, że będzie mógł postępować przy pomocy właśnie tych środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo.